Rekopol, organizacja odzysku, działa w sektorze ochrony środowiska. Dokładnie zajmujemy się recyklingiem, a jeszcze dokładniej współfinansujemy pewne działania związane ze zbiórką selektywną i z przygotowaniem do tegoż recyklingu. Krótko mówiąc, edukujemy, jak segregować, do jakiego koloru pojemnika wrzucać odpowiednie rodzaje opakowań i jak je zagospodarować, żeby nadawały się do recyklingu. Rekopol rozpoczął realizację projektu Kształcenie przez doświadczenie – EcoDesign w praktyce dla projektantów i promotorów opakowań przyjaznych dla środowiska. Jest to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą jako bezpośredniego grantodawcę. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która porusza ten temat i postanowiła zderzyć ze sobą środowisko projektantów opakowań oraz biznesu i przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek. Rozpoczęliśmy realizację tego projektu od wizyt w zakładach recyklingu, żeby dowiedzieć się, jak wygląda recykling opakowań, żeby tą wiedzę później móc przedstawić projektantom i właśnie promotorom opakowań. Dlaczego obiekt zamknięty? Bo te odpady mają krążyć. Odpad, surowiec, wyrób, który my kupujemy, opakowanie, które jest napełnione, które staje się odpadem i tak w kółko, i tak w kółko. Stąd ta nazwa. Rozszerzona odpowiedzialność producenta to jest jedna z najistotniejszych koncepcji, jaka będzie w tym pakiecie gospodarki w obiegu zamkniętym. Rozszerzona odpowiedzialność producenta to znaczy, że producent ponosi odpowiedzialność nie tylko za wyrób, za opakowanie, które wprowadza na rynek, czyli na przykład z punktu widzenia opakowania, żeby to opakowanie nadawało się do późniejszego wykorzystania do recyklingu. Chodzi o to, żeby przedsiębiorca miał obowiązek finansowania zbiórki selektywnej i przygotowania do recyklingu. I tu jest to rozszerzenie odpowiedzialności producenta. Także z jednej strony opakowanie musi spełniać standardy opakowania, standardy higieny, standardy bezpieczeństwa i tak dalej. Czyli to, co musi opakowanie spełnić, zanim trafi do nas, do gospodarstw domowych. Później opakowanie musi spełnić standardy recyklingowalności i dodatkowo jeszcze przedsiębiorcy będą mieli pokryć koszty zbiórki selektywnej, przygotowania do recyklingu, wszystkie koszty logistyczne i dodatkowo jeszcze koszty związane z edukacją nas, społeczeństwa. I to jest to rozszerzenie odpowiedzialności i będziemy musieli to w Polsce zaimplementować. Chcemy, aby biznes brał udział w tym, jak polskie prawo będzie dostosowywane do nowych wymogów unijnych. Dlatego od blisko 3 lat bardzo blisko zajmujemy się, analizujemy konsekwencje wdrożenia tego systemu w Polsce. Zastanawiamy się, jak ten pakiet 6 dyrektyw wdrożyć do naszych uwarunkowań, gdzie już pewne rozwiązania, czy to legislacyjne, czy operacyjne, funkcjonują. Wiemy jedno, że albo ten pakiet wdrożymy w sposób właściwy, że rzeczywiście pieniądze przedsiębiorców będą realnie wspomagać zbiórkę selektywną i przygotowanie do recyklingu, albo wdrożymy to prawo w sposób niewłaściwy, byle jaki, po łebkach, i wtedy może się okazać, że przemysł będzie płacić dużo więcej, natomiast duża część z tych pieniędzy nie będzie wykorzystana efektywnie. A nie o to nam chodzi. Dlatego w tym projekcie uczestniczymy, dlatego zajmujemy się też stroną właśnie ekodesignową. W ramach projektu zrealizowaliśmy też szkolenie pilotażowe. Podczas szkolenia projektanci i promotorzy opakowań mogli z ust ekspertów, praktyków, recyklerów dowiedzieć się, jakie są utrudnienia w recyklingu wynikające z niewłaściwych projektów opakowań. Czyli przedstawili wiedzę, czego nie robić z opakowaniami oraz jakie najlepsze praktyki stosować, żeby nasze opakowania, które trafiają na rynek, które mieszkańcy dobrze posegregują, mogły końcowo trafić do zakładów recyklingu.
Szkolenie rozpoczęło się od wizyty w laboratorium, następnie eksperci tłumaczyli, na czym polega recykling opakowań. Całe szkolenie zamknęliśmy etapem warsztatowym. Podzieliliśmy uczestników na grupy. W każdej grupie znalazł się projektant, osoba z marketingu, osoba od ochrony środowiska. Grupy miały zastanowić się, na czym polega proces ekoprojektowania, ponieważ ten proces dzisiaj jeszcze nie jest opracowany. Nikt jeszcze o tym nie mówi, żadna uczelnia o tym nie uczy, więc wypracowujemy właśnie poprzez takie szkolenia te procesy, w czym możemy my na przykład jako Rekopol pomóc przedsiębiorcom, ażeby opakowania były bardziej zrównoważone, nadawały się do recyklingu, czyli jak projektować, żeby recyklingować. W procesie projektowania należy pamiętać, że wszystkie działy, wszystkie osoby, które mają swoją wybiórczą wiedzę, połączyły swoje siły i stworzyły jeden wielki zespół, żeby opakowania nadawały się dla konsumenta, były bezpieczne i były jak najbardziej przyjazne dla środowiska, a także wprowadzanie ich na rynek, żeby było opłacalne. Przed nami nowa perspektywa, gospodarka w obiegu zamkniętym, gdzie każdy z nas ma swoje miejsce. To od nas mieszkańców zależy, jak będą posegregowane odpady i czy końcowo one trafią do recyklingu. To od projektantów zależy, czy opakowanie będzie się nadawało do ponownego przetworzenia, czy jego elementy nie będą zaburzały procesów recyklingu. To od działów marketingu zależy, czy ich świadomość pozwoli na to, żeby zrównoważone opakowania mogły wejść na rynek. Także od regulatora, od instytucji, które wdrażają przepisy, które będą regulować gospodarkę w obiegu zamkniętym w naszym kraju, zależy, czy przedsiębiorcy chętnie będą z tego korzystać, czy będą mieli utrudnienia. Im więcej zachęt dla przedsiębiorców, im więcej ułatwień, tym gospodarka w obiegu zamkniętym szybciej stanie się faktem w naszej rzeczywistości.